Witam Państwa, Patrycja Kasperczak. Za kilka dni rozpocznie się kalendarzowa wiosna, a temperaturą bliżej do tych zimowych niż do wiosennych. Nadchodzącej nocy w Wielkopolsce znowu wszędzie spadki poniżej zera. W całym regionie na termometrach minus 2 stopnie. Poza tym będzie pochmurno z przejaśnieniami, a na krańcach północnych regionu możliwe są mgły ograniczające widoczność. Jutro od 7 do maksymalnie 8 stopni, poza tym pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu, a na barometrach zobaczymy 1012 hektopaskali. To ciśnienie w ciągu dnia będzie rosło. Pogodę w naszym kraju kształtować jutro będzie układ wysokiego ciśnienia. Najwięcej chmur tutaj na krańcach wschodnich i tu też jutro możliwe są, przynajmniej w tej pierwszej części dnia, słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Najchłodniej w Olsztynie, Białymstoku, tutaj 4-5 stopni, natomiast na krańcach zachodnich Polski do maksymalnie 8-9. To już, proszę Państwa, nadchodzące dni. Środa pogodna, ładna. Natomiast w czwartek i piątek na niebie pojawi się więcej chmur, które przyniosą opady deszczu. Najcieplejszy ma być czwartek. Wtedy na termometrach zobaczymy 14 stopni. Noce też już cieplejsze, bez tych spadków temperatury poniżej zera. Tymi informacjami pożegnam się z Państwem. Bardzo dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.